Zagadnienie wydaje się proste, niemniej jednak codziennie spotykamy się z pytaniami klientów, jak powinno się to zrobić. Złącza głośnikowe zarówno w kolumnach, jak i wzmacniaczach i amplitunerach można podzielić na dwie kategorie. Złącza zaciskowe i złącza zakręcane, zwane bananowymi. Złącza zaciskowe są obecnie stosowane coraz rzadziej i zazwyczaj występują w tańszych kolumnach lub niedrogich amplitunerach. Do złącza zaciskowego możemy włożyć odizolowaną końcówkę przewodu głośnikowego. Jednak trzeba wiedzieć, że złącza zaciskowe przyjmą odizolowany przewód maksymalnie o średnicy 2,5 mm kwadrat, którego pod żadnym pozorem nie należy ocynowywać. Ocynowana końcówka zmniejsza powierzchnię styku przewodu w gnieździe, negatywnie wpływając na końcowy efekt brzmienia. Złącza zakręcane, czyli bananowe, są od wielu lat powszechnie stosowane. Złącze te nie ma większych ograniczeń odnośnie przekroju przewodów głośnikowych. Aby założyć przewód bez wtyku, należy odkręcić gniazdo głośnikowe. Wówczas zobaczymy odsłonięty otwór, w który wkładamy przewód. Przy urządzeniach elektronicznych otwór ten jest tuż przy konstrukcji gniazda głośnikowego, a w kolumnach najczęściej w gwincie odkręcanego gniazda. Przewód z wtykiem bananowym wymaga na początku trochę więcej naszej uwagi i poświęconego czasu. Na wstępie musimy założyć wtyk bananowy na przewód, chyba że mamy zakupiony przewód z fabrycznie założonymi wtykami. Najczęściej sprzedają się wtyki bananowe, które nie wymagają używania lutownicy lub zaciskarki. Wystarczy mały śrubokręt, bo wtyki są na przewodzie zakręcane. Należy pamiętać, że odizolowanego przewodu nie powinno się skręcać przed włożeniem do wtyku, gdyż uniemożliwia to zaciśnięcie śrubek do końca, a to zablokuje możliwość założenia fabrycznej osłony wtyku. Po założeniu wtyków możemy przystąpić do włożenia ich do gniazd głośnikowych, kolumnach i elektronice. Niestety, możemy tu natrafić na kolejny problem. Wielu klientów jest przeświadczonych, że nie da się włożyć wtyku bananowego w gniazda ich urządzeń, bo otwór jest zbyt wąski. Mamy wówczas do czynienia z zaślepką w gnieździe. Żeby ją usunąć, należy posłużyć się wkrętem do metalu lub drewna, włożyć w ten otworek, przekręcić w prawo do oporu i pociągnąć do siebie. W ten sposób usuniemy zaślepkę gniazda bananowego i bez problemu, ale z oporem, włożymy tam wtyk. Występują również gniazda z zaślepką bez otworu. Taką usuwamy za pomocą małego śrubokręta, podważając ją. Na koniec jedna uwaga. Niezależnie od rodzaju gniazda głośnikowego, pamiętajmy o prawidłowym podłączeniu gniazd dodatnich i ujemnych, czyli czarne do czarnego, a czerwone do czerwonego. Zakładając wtyki, obserwujmy nasze przewody, bo każdy z nich ma oznaczenie. Niektóre mają czarne kreski, na innych są napisy. To, czy taką żyłę przewodu wykorzystamy do wtyku czerwonego czy czarnego, naprawdę nie ma znaczenia, bo obie żyły w przewodzie są identyczne. Ważne, aby z obu stron przewodu zrobić w identyczny sposób.